Zacznijmy od Bao. Jak Bao odnajduje się w tej całej sytuacji, w tym całym momencie? Bao oczywiście nie umyka mu wkroczenie do, na dziedziniec hartowanej żmii. Ale pierwsze, to jest instynktowne, a może trochę wynika z takiego szczerego zainteresowania Bao, jakiegoś głębokiego, które się rozbudziło. Patrzy na nią, uświadamia sobie, że może być różnie, po czym patrzy, jak na to reaguje mistrz Smoczej Studni, bo on jest trochę pryzmatem różnych dziwnych rzeczy dla Bao. Kimś, kto ma tajemniczą agendę, a nie wydaje się interesujący, to jak on reaguje, wiele mówi o różnych rzeczach, więc patrzy na jego reakcję. To wygląda, jakby studiował jego zachowanie, żeby dowiedzieć się czegoś na temat świata. Ja używam myślę, że to jest ta ciekawość drewna tutaj, ta naturalna dla mnie, chcę przetestować rzut z podniesionym do 3. A, plus 3. 7 to wow. 10. Ekstra. Co oznacza, że dostajesz dwa holdy, które możesz wydać na pytanie albo wprowadzenie, możesz zapytać, możesz poznać skalę. Albo możesz prowadzić rzeczy. Ja poznam jego skalę, bo już jako pierwsze, bo to już czas na to, już nie może być. Jest dużo ponad twoją. Tak czułem. Dobrze, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, chciałbym poznać jego stosunek do hartowanej żmii poprzez jego reakcję. Mhm. Po prostu. W momencie, w którym hartowana żmija wchodzi, wszystkie misy, które mają ogień w sobie, które płoną, żeby oświetlać dziedziniec, ten ogień szaleje i zanika na moment, potem wybucha, jest taki bardzo nieregularny i chaotyczny. W momencie, w którym spoglądasz na niego, widać taki grymas niezadowolenia na jego twarzy. Jest taki moment, w którym on podnosi rękę, tak jakby coś delikatnie odganiał i te ognie zaczynają się stabilizować. I widać, że słyszysz, że ona wtedy mocniej stąpa piętami o dziedziniec i te ognie znowu zaczynają szaleć i on robi taki stanowczy gest ręki i te ognie wszystkie się stabilizują znowu. Super. I ma ten grymas zmienia się w taki delikatny uśmiech, po czym obraca się i wychodzi. Super, dobra. To może, żeby zamknąć tą scenę, ja trochę jakby staje tak, trochę zasłaniam Yu, na zasadzie trochę takiej ochronnej, nie chcę zwracać na szczególną uwagę, ale trochę tak staje przy niej na zasadzie, że trudno powiedzieć, co się teraz wydarzy, więc moją najważniejszą odpowiedzialnością jest w tym momencie ona. I czekam na rozwój wydarzeń, no niech przemówią możni najpierw, nie? Myślę, że gdy starasz się zastawić Yu, hartowana żmija, idąc w kierunku Huazemina, spogląda się na Yu i się uśmiecha. To jest dziwne, ale ona się uśmiecha z aprobatą, spoglądając się na Yu. Mm-hmm. A ty czujesz, że Chi Yu jest takie rozszalałe, wiesz, jest takie chaotyczne. Ja nie patrząc na Yu, kładę jakby dłoń na ramieniu po prostu. Mm-hmm. I obserwuję na jest. No takie jest przy mnie spokojnie tutaj. No bo ja wiem, że się stoczył ten pojedynek, kiedy ona była niemowlęciem, nie? Mm-hmm. Więc to jakby to ona, myślę, czuję, że po prostu ta ona żmija to wie, nie? Że poznaje to ją. Mm-hmm. I zastanawiam się, jak głęboko sięga jej intrygę. Może Mei-Ling, i to jest ta pierwsza myśl, kiedy to są tanie, że może Mei-Ling tak naprawdę jest też manipulowana w tym wszystkim, nie? Że może szukałem w niej zła, a zło tylko, ona jest tylko medium tego zła, prawda? A nie prawdziwym, tak, jest tylko medium tego zła, a nie prawdziwym złem. No i staję, trzymam dłoń na ramieniu i czekam, czuj, taki dość, nie wolno być czujny, bo czujny jest nerwowy, czujny podejmuje decyzje, które czujność mu podpowiada za bardzo i robi błędy, więc staram się być właśnie zrelaksować i czekać na rozwój wydarzeń. Mm-hmm. I ona przychodzi i to jest taki moment spojrzenia na Yu i to jest takie ciężko odczytać, czy to jest aprobata, czy to jest takie, że spojrzała na coś ciekawego, coś takiego przyjemnego dla oka, intrygującego. A czekaj, przed tym mówisz, że spojrzała na Yu z aprobatą? Tak. A teraz jeszcze raz na nią spojrzała? Nie, doprecyzowuję tamte spojrzenie. Ale potem przychodzi i mija Li Ming i staje przy Li Ming i mówi dosyć takim suchym tonem: wstali, powinnaś godnie reprezentować nasz dom. Li Ming ogólnie, jak ona w ogóle zobaczyła, że hartowana żmija się tu pojawia, w niej się pojawił po prostu autentyczny strach. Mhm. Po prostu jej całe ciało zamarzło i
przez chwilę, kiedy jeszcze żmija do niej mówi, ona z opóźnioną reakcją, co jest dla niej nie jest zwyczajnym zachowaniem, reaguje z opóźnieniem i w najgłębszym ukłonie ona wręcz klęka przed hartowaną żmiją i po prostu czeka, co się z nią stanie, bo wie, że hartowana żmija nie postąpi z nią łatwo. Mhm. I ona się spogląda na ciebie i uśmiecha się i tak się przygina do ciebie, łapie cię w ramiona, podnosi cię, mówi: och, moja droga Li Ming. I mówi tak głośno: jak dobrze cię tutaj widzieć. Cieszę się, że jesteśmy razem w tym miejscu. Mówi tak, żeby wszyscy słyszeli. Po czym puszcza cię i przychodząc mówi już takim cichszym głosem: porozmawiamy, jak ta cała farsa się skończy. Porozmawiamy w domu, klasyk. Co robisz? Jak reagujesz? Na pewno na nią nie idę, bo to po prostu byłoby overstepping boundaries. Mhm. Ona jest w kontroli, to jest coś, co ona uwielbia, ona się tym bawi. Ona po prostu wie, że teraz wszystko zależy od tego, co ona zrobi. Ja jestem przerażona, naprawdę. To jest pierwszy raz tak naprawdę, kiedy Li Ming po prostu zwaliła sytuację tak bardzo. Ona zawsze się starała, znaczy... I nie było... Jakby zawsze to było tak, że było dobrze, ale niewystarczająco. A teraz ona poniosła porażkę. I to jest pierwszy raz, kiedy ona poniesie prawdziwe konsekwencje. Czy to jest wewnętrzny konflikt? Czy myślę, to że tak. Emocje, które targają? Myślę, że tak. I o jaki żywioł jest oparty ten konflikt? Metal, skirt. Pamiętaj, żeby zaznaczyć ekspa od tak. razu, żebyśmy nie żebyśmy nie powtórzyli tego. Sytuacji. Tak. No, metal tutaj to przerażenie idealnie pasuje, może coś się uda. Przetestujmy kostki jeszcze raz, dajmy im ostatnią szansę. Nie było dalej, to nie dawać. Nie, to jest 6. To jest 6. Dziękujemy Państwu. To był metal? Nie możesz z elementem z wiem, o Jezu, no tak! Ciężko, nie masz ten postaw. Nie, rzut zostaw. Nie, no rzut zostawimy. Ale tak czy inaczej, to jest tak najmocniejszy twój. Tak, to jest. Co i tak jest jeszcze gorzej. Ale wybierz, z którym byś rzucała, tak. Jak czujesz, tak gdybyśmy to cofnęli. Chyba wtedy najbliżej byłaby woda. Dlaczego? Z tą niepewnością, z tym poczuciem izolacji, które teraz ją ogarnia. Myślę, że wtedy tak, na to byśmy zmienili. Zaznaczyć? Tak. Spalmy ten element. I mamy tutaj misa. Za chwilę wrzucimy jeszcze konsekwencje tego misa, ale przejdźmy. Chciałbym zobaczyć, co w międzyczasie się dzieje u Meilin, co widzimy u Meilin, która jest trochę w tle tej sytuacji. W sensie byłaś przez duży moment byłaś w centrum i wszyscy byli skoncentrowani na tobie, ale w momencie, w którym twoja, w sensie nie wiesz kto... Ktoś, kto wygląda tak, jak ja, przesunął się przez gościniec, ktoś, kto wygląda jak ty, niszcząc fragmenty gościńca i twój ojciec spłynął z dachu, jakaś kobieta weszła tutaj, którą rozpoznajesz, bo wiesz z opowieści, kim ona jest, to uwaga innych przekierowała się, więc jesteś trochę poza tym światłem scenicznym. Mhm. Jak się czujesz? Gdzie widzimy teraz Ja Meilin? Byłam bardzo blisko Li Ming i pytanie brzmi, czy ja słyszałam to, co mówiła hartowana żmija? Czy to jest do Li Ming? Tak, jak byłaś bliska, rzeczywiście jesteś, tylko wy to słyszałyście. To jest ta zdolność słyszenia tego, co mówi twoja rodzina. Tak. Tak, ja jestem trochę zagubiona w tej sytuacji, ponieważ Bao rzucił się do Jur. Tutaj wyłapałam tę kobietę, która teraz wiem, jak ma na imię, bo została zaadresowana, a która wygląda jak ja. Ha, i skoro ona jest z Doliny Żelaznych Serc i służy hartowanej żmii, to może to jest jakiś sobowtór? To jest taka szansa, że należy się odnosić z najwyższą nieufnością wobec tego. I ja bardzo niezręcznie cofam się o jeden krok i drugi i rozglądam się po reszcie tego dziedzińca i widzę
Co robi Wenwei? Co robi Wenwei? Wenwei siedzi na takim, ten dziedziniec jest trochę takim zapadniętą przestrzenią i ma krawężnik dookoła siebie. Czyli jeżeli tu jest poziom normalnie włości, to ten dziedziniec jest takim, żeby on też służył do pojedynków, jest jak taki pit, wiecie, jest jak taki dla gladiatorów praktycznie, nie? Co z odwrotnością tego, jak wyglądały platformy do pojedynków, bo Lei Tai, czyli te pojedynki, które były organizowane na bardzo wysokich platformach, także jak ktoś spadnie, to zazwyczaj zginie. Nie tutaj, bo spadanie nie jest jakimś dużym problemem, ale on siedzi na tym krawężniku, czyli jego nogi są wewnątrz tego miejsca, w którym walczyliście i on wyraźnie jest zamyślony, trzyma dłoń w ten sposób, trzyma głowę w dłoni i zupełnie bezwiednie pływa tą swoją bronią w powietrzu, tak robi takie gesty, kręci takie ósemki, ale jego uwaga jest gdzieś indziej, tak jakby coś procesował, już jest wyjęty ze sceny, jego uwaga nie jest skoncentrowana na nikim, ani na tym, co się dzieje, jest bardzo wewnątrz. Dobra. Czy ja mam do wyboru albo poczekać i posłuchać, co tu właściwie się wydarzy? Próbuję odczytać, czy w ogóle tu będą ogłaszane jakoś, nie wiem, coś będzie ogłaszane, czy ja mogę sobie iść stąd i umknąć gdzieś. Czy chcesz czytać sytuację, czy po prostu czekasz na rozwój wydarzeń? Czekam na rozwój wydarzeń, mam wrażenie. Myślę, że hartowana żmija podchodzi do mistrza Hua Zemina. Są tak na pół metra. Bardzo daleki kuzynie, bardzo daleka kuzynko. Skłaniają się tak minimalnie, nawet nie korzystając, to jest takie skinięcie głową, są nawet nie korzystając z tyłowia. Niezmiernie miło Cię widzieć. Och, Ciebie również. Jest cisza, ja nie po prostu, jest taki moment ciszy i kłazem... Ja sobie wtedy uświadamiam, że przecież ja muszę formalnie zakończyć pojedynek bogów, bo on się skończył. Tak. Masz tempo, żeby wejść, jeżeli chcesz. To jest idealny moment, jeżeli chciałbyś. I teraz wejść. Właśnie robię krok do przodu i mówię: zgromadzeni, boski pojedynek zakończył się. Obydwoje z narzeczonych może zawrzeć związek małżeński w sposób zgodny z wolą niebiańskiego porządku. Oboje nie ponieśli porażki. Oboje wzmocnili swoje chi. Na znak zakończenia tego boskiego rytuału podejdźcie i jakby daje znać Wenwei'owi pokazuje jedną ręką i Main pokazuje drugą ręką. Ja idę, ale morduję cię oczyma, nie? Tak jakby... Czy to jest konflikt wewnętrzny w tym momencie? Tak. To rzucaj, fantastycznie. Tak, jest to konflikt wewnętrzny. Co lepsze, on odpali mi konflikt wewnętrzny. To jest ja pamiętam. Except your style element. Wiecie co, no nie mogę zrobić konfliktu wewnętrznego, ponieważ mam zaznaczone wszystko. Czy mamy tą sytuację, co wczoraj. To jest dobre pytanie, czy kiedy się... Bo tu potrzebuję zrobić stały ruling. Widzę dwa rozwiązania. Albo, że zawsze jest porażką, bo to jest pewna cena, że masz spalone wszystkie elementy, weź się wylecz, nie? Czyli jakby kiedy się odpala, to zawsze jest misem. To mi się wydaje eleganckie rozwiązanie, to be honest. O co mi chodzi, nie? Że to jest odpala opcja, się dalej, a druga opcja jest taka, że tylko wtedy rzucasz ze stylem i ryzykujesz to, że postać będzie wyjęta w ogóle z fikcji na jakiś czas. Tak, to jest drugie rozwiązanie, ale wtedy będzie zwykle zdawać, więc to ryzyko rzadko będzie się spełniać, bo styl jest wysoki i to wyjdziemy trochę, że... Ale wiesz co, wydaje mi się, że to z byciem wyłączonym ze sceny jest zbyt podobne do tego, co ma się na hicie 7-9. Chyba, że robimy tak. To jest trzecia wyłączenie opcja. W ogóle z fikcji. Postać nawet nie ginie, może jest nieprzytomna albo... Trzecia opcja to jest to, że rzucasz wtedy bez stylu. Że płaski rzut, ale płaski rzut jest lepszy od minus jeden, który jest na niektórych żywiołach. Okej. Z drugiej strony nie masz też tych plusów, które zwykle masz w tym ostatnim elemencie, który ci zostaje. Tak, no jakby każde rozwiązanie tak, ma więc mamy, tak, więc mamy rulingi. Może być, rzucasz na minus dwa, tak. bo nie ma chyba minus dwa jako opcji po prostu. Rzucasz na minus 2, rzucasz z elementem stylu i ten styl się spala,
Albo zawsze to jest mist. Pytanie, czy zawsze to jest mist jest interesujące, że wtedy rzucasz na minus 2, jest może spoko, tym bardziej, że wanted jest minus 2, czyli jakby korzystasz z jakichś ostatnich rezerwuarów, które już trudno powiedzieć, czym są, nie? Tak. Sięgasz do smoczej studni, gdzie wszystkie żywioły łączą się. Tak, bo nie masz, bo z tych opcji, które rozdajesz, nigdy nie wychodzi, że może gdzieś minus 2, prawda? Minus 1 jest najniżej. Więc myślę, że minus 2 to będzie, zróbmy ten ruling na teraz i idźmy dalej. No dobrze. Tak. Możemy tu przegadać pomiędzy sesjami na przykład, czy coś lepszego wymyślimy, ale teraz się trzymajmy tego. To jest 5, minus 2 to jest 3. Fenomenalnie. Zaznacz expa, bo zawsze zaznaczasz, kiedy rzucasz. Dobrze. Zawsze zaznaczasz, kiedy rzucasz. Dobrze, że to podkreślasz. Tak, 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 tak. Fantastycznie. Opowiedz mi, zanim ja zaparkuję na chwilę te misy i przejdę do tego, jak się Bao z tym czuje, powiedz mi, jak się czujesz w tej sytuacji, w której Bao to ogłosił i poprosił was, żebyście weszli na środek dziedzińca. No jestem bardzo zła. Ja jestem zła na siebie za to, że w ogóle podeszłam do tego pojedynku i nie wymówiłam się słabością bycia panną młodą i że mnie przejmuje tak bardzo widok mojego ukochanego. Przecież dałoby radę to zrobić. Wystarczyłoby odpowiednią ilość metafor nałożyć jedna na drugą i wszyscy by uwierzyli. Z drugiej strony mam poczucie, że nie mam pojęcia, co myśli mój ojciec. Nie wiem, czy mnie to jeszcze w ogóle interesuje i obchodzi, co jest jeszcze gorsze. Bo dopiero co zabiłam przez niego ogrodnika, który był ważny, chociaż wydawał się zupełnie nieistotny. I pobiłam tę dziewczynę, która nadal tam siedzi, trzymając się za żebra. Jest uczennicą Bao. Bao powiedział, że ja wcale nie jestem ziemią, tylko jestem ogniem. Skąd on w ogóle to wie? I skoro wiedział, to dlaczego napuścił mnie na tę biedną dziewczynę? Przecież ja mogłam ją zabić, tak jak zabiłam ogrodnika. I tak jak zabito... Czy to znaczy, że ja jestem podobna do mojego ojca? Piękne, 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 piękne. I to wszystko wina Bao. Na ten moment. I moje, moja, ale Bao też. Parkujemy, ja mam taką szufladkę, bo jeden hard move tutaj wrzucony, drugi hard move też ląduje na szufladce. Jak się Bao czuje z tą sytuacją? Bao też, kiedy on się zbliża i widzi Meilin w tym stanie i z tym spojrzeniem takim wściekłym, to też czuje kontakt, przede wszystkim czuje, wie dlaczego to robi, dlaczego to jest tak ważne dla niego teraz, bo czuje, że Meilin, skoro okazała się jakby że nie panuje do końca nad swoim żywiołem. Nawet jeśli jest to ogień, to nagle się okazuje, że wszystkie te, że całe to, wszystko o co tutaj chodzi, że mają się spotkać te rody, że i świątynia, i wszyscy mają jakąś wizję przyszłości i tak dalej, że to na Meilin zostało zawieszone, a ona zupełnie nie wie kim jest, nie wie co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu liczę, że kiedy doprowadzę ten rytuał do końca i oni sobie podadzą rękę, to, że część tego spokoju, który on uzyskał, przepłynie na nią, że Meilin się ustabilizuje, że to jest ostatnia szansa, żeby tu zachować jakiś spokój. Super. A z drugiej strony wiem, że to jest ostatecznie, widząc tą wściekłość, widzę, że jakby ostatecznie się jej wyrzekam. W takim sensie, ja nie chcę, ale że ona tak to odbierze, że jestem to jakby mnichem reprezentującym rytuał, ubezosobawiam się dla niej, na zasadzie, że po prostu robię rytualną czynność tylko. Której jakby wychodzę z tej roli przyjaciela, w której byłem kilka godzin temu, więc tym bardziej czuję, że ona już potem mnie znienawidzi. Więc mam konflikt wewnętrzny, że jakby i jest taki cichy głos, że może nie powinno być jednak tego ślubu, że skoro ona nie jest tą ziemią, ale jakby no, więc na tym polega mój inny konflikt. Wrzucam go na ziemię, bo chcę się, bo ona ma z jednej strony ten fokus że ja się chcę skupić na obowiązku, który mam, a z drugiej strony na to takie obsessive uncaring, że ja po prostu czuję, że trzeba to ciągnąć i wyrzucić te wszystkie uczucia z siebie i tak dalej, więc sprawdźmy. Parę godzin to są dobre temu kości. Mówiłeś, że jesteś moim przyjacielem. No, jestem, ale... Jestem... Czy mogę na ciebie liczyć? Świetne kości. 10, 9. No dobrze. No, z czasem są sfałszowane. Na tyle, żebyś nie uwierzył, że nie są sfałszowane. Że chcesz moje. 7-9, czyli muszę zaznaczyć. 7-9, plus przerzuciłeś, poczekaj, ile rzuciłeś jeszcze raz? Ja rzuciłem. A, tak, bo 7, ale rzucam na ziemię. Do pasu. Do zero, tak. No? Więc jestem w siłkowym przedziale. Czyli musisz wybrać, czy chcę uciekać, czy zaznaczyć. Ja sobie zaznaczę. Na razie to jest dopiero drugi jeszcze. Możesz wybrać, bo tutaj akurat wybierasz. To nie jest tak, że koniecznie ten, z którym rzucałeś. Możesz wybrać, który spalasz. Okej, to ja sobie spalę. No spalę sobie tą ziemię, ma to sens. Ma to sens i to sprawia, że po prostu trochę
trudniej mi się będzie skupić. A może właśnie trochę bardziej się odklejam się trochę od swoich własnych emocji, staję się taki uncaring na zasadzie, że po prostu muszę przeprowadzić to, po co tu jestem. Ale rozumiem, że ty po tej wściekłości bierzesz w tym udział. Ja idę cały czas, podchodzę i morduję cię oczyma, nie? Tak jakby... To teraz tak. Lei Wei wstaje... Wenlei wstaje, ale jego spojrzenie jest cały czas gdzieś. A nawet chyba Wenwei. To jest zabawny aspekt tej kampanii. Wenwei. Jego ojciec Wen czy Wei. On? On. Wenwei. Wenwei. Wenwei wstaje. Ale jego spojrzenie jest takie przez, w sensie on nie patrzy na was, tylko ma takie rozumiane spojrzenie, jakby patrzył przez was, nie? To jest takie, on jest gdzie indziej, widać, że on jest w głowie, tak? Że jego oczy niby są skierowane w waszym kierunku, ale on procesuje rzeczy, które są wewnątrz, on jest bardzo wewnętrznie skierowany, więc on wydaje się taki bardzo oderwany od tego, co się dzieje, jakby był nawet w transie, zastanawiając się nad czymś. I on idzie powoli w waszym kierunku. Ja wyciągam dłoń w jego stronę, żeby się to jest jakby, to polega na tym, że wypadacie mi dłonie, a ja... I nałożę na siebie, nie? I odsunę swoje, tak. Więc jakby... I on robi jeszcze taki gest, że jakby miał po prostu tak bardzo w nawyku to showmeństwo, że on się nad tym nie zastanawia, ale będąc gdzie indziej głową, on podrzuca to swoje ostrze i robi taką spiralę nim w powietrzu, że ono się kręci w taką spiralę, idealnie mu się owija tutaj dookoła ręki i tak się zamyka, nie? W sensie, że zachodzi za ten łańcuch. Ale kiedy on idzie, dzieją się jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, w twoją stronę obraca się hartowana żmija i pokazuje ci gest, który widziałaś dwa razy. To jest gest, który oznacza, miałaś jedno zadanie i jednocześnie oznacza, masz ostatnią szansę, żeby ją wykonać. I powiedz mi, widziałaś dwa razy ten gest i widziałaś, co się stało z twoimi siostrami, które nie zrealizowały tej ostatniej szansy. Jaką najgorszą karę hartowana żmija na twoich oczach dostarczyła jednej z twoich sióstr za niewypełnienie jej poleceń. Hartowana żmija jest osobą, która jest zdolna do wszystkiego, ale jednak trzeba zachować twarz. A więc myślę, że też biorąc pod uwagę jej erudycję, ona to tak trochę wykorzystywała, żeby że te dziewczyny muszą teraz przejść próbę, żeby udowodnić swoją wartość i walczyły z nią. Okej. Okay. One walczyły z nią i wiemy, że one nie miały szans. I to się zazwyczaj źle kończyło. Czy okazywała im litość na koniec? Nie. Więc w tym momencie ona pokazuje ci ten gest. Widziałaś ten gest dwa razy, wiesz co on znaczy. Miałaś jedno zadanie, masz jedną szansę, żeby je wykonać. To jest takie twoja ostatnia szansa. I przetrzymuje kontakt wzrokowy i wiesz, że mówi na poważnie. Czyli ona przywołuje cię do porządku, żeby ci przypomnieć, po co tutaj jesteś i co masz zrealizować. I to jest w kontekście tego, co dokładnie przed chwilą się stało. Czyli, że Bao powiedział, małżonkowie nadają się do tego, żeby wziąć ślub. Proszę, przyjdźcie do mnie, nałożę wasze dłonie na siebie. I ona dokładnie w tym momencie spogląda na ciebie, masz takie, miałeś jedno zadanie. Po czym obraca się i idzie w kierunku komnat. W momencie, w którym idziesz w kierunku Bao i wodzisz wzrokiem po balkonach, widzisz mężczyznę. Jest sługą twojego ojca, jest żołnierzem, ma różę zatkniętą za płachtę marynarki i patrzy na ciebie spojrzeniem, które jednoznacznie wskazuje zauroczeniem, może miłość, odwodzi cię wzrokiem i zauważasz to, widzisz to, przechodzisz w miarę blisko niego, po czym widzisz, że jego wzrok kieruje się na Wenwei'a i widzisz, jak jego szczęka zaciska się, a jego dłoń zaciska się na ostrzu i trzyma ten miecz tak, że aż bieleje ta jego dłoń i zaczyna się trząść. Szybko się chłop odpalił. Jednak już tak to zbrzmiłem dla Nice Guy'a właśnie. dokładnie. White Knight. Więc to jest... Ja kiedy podchodzę do Bao, to jestem tam przez to, że jestem taka spięta, idę szybko. Owin jest szybki w ogóle. To dochodzę szybciej niż Wenwei. Nie podaję ci ręki. Do momentu, aż
musisz poczekać, ewidentnie. Ja czekam. Ja już ten konflikt ja wygrałem, ja po prostu... To jest to, co daje szkolenie mnicha, że jakby... że jest umiejętność dystansowania się od własnej godności. Ona jest, ale może na zasadzie, że dobrze, no, nie podajesz to, nie podajesz. Ja stoję z tymi rękami wyciągniętymi, tak. Jakby już nie przerwę rytuału, nie wycofam się. Ta ręka po prostu jest zawieszona w poczuciu spokojnie, na zasadzie. Czekam na niego, zobaczę, że coś się zmieni, kiedy on podejdzie, to się wszystko dzieje oczywiście w ultra zwolnionym tempie, z tym ile jeszcze dzieje się w tle, więc... A ja czy ja mogę się wkraść w tę scenę? Tak, oczywiście. Bo inaczej cię zabijecie twoją... Na maksa. Nie musisz, ale jakby... ja sobie to wyobrażam tak, że mam albo dwie opcje. W głowie mojej pojawiają się różne pomysły. Między innymi myślałam o tym, żeby stwierdzić, że Wenwei jest niegodny, bo spotyka się ze mną. W sensie, że spotykał się. I myślę, że ja po prostu skaczę i pojawiam się w tym miejscu, w którym powinien pojawić się Wenwei. What? No. Zwracam się do Meilin. Wiesz o naszych spotkaniach. Wiesz, kim jestem. Wiem, że się domyślasz. Chodź ze mną. Ja tak mówię, odejdź i przestań rujnować wszystko po raz kolejny. Ona rujnuje wszystko? Tak. Ja jej podaję też rękę. Czy co robisz na podaną rękę? Czuję wewnętrzny konflikt. No tak. Rozumiem, że ty po prostu wskoczyłaś, zrobiłaś taki ten light footing, przeskoczyłaś, się pojawiłaś, a Wenwei jest taki... Ja teraz patrzę na Wenwei'a, czuję, że to on może tutaj... I jakby... To jest moment dla Wenwei'a, żeby... A ja mu puszczam do niego moje chi, jest to chi ognia, żeby bardziej pobudzić jego wody, czyli to ja używam tego nie drewna, na zasadzie po prostu, żeby... Obudź się, jakby to jest ten moment, już jakby musisz szybciej procesować, nie? Czy ja mogę jeszcze też. Tak, robię to tylko z ręką. Tak. Bo jakby ja tutaj myślę o tym, jakby co żmija mi powiedziała, ale jakby mam już zasiane te wątpliwości, więc dla mnie to wygląda tak, że jakby ja zachowuję się tak, jakbym realizowała jej plan, ale tak naprawdę to, na czym zależy mi najbardziej, to jest porozmawianie z Meilin. Super. Więc to nie jest tak, że widać, wiesz, w moich oczach jakieś malicious intentions, tylko... Zanim wrócisz na konflikt wewnętrzny, Wenwei rzeczywiście, gdy czuje ten przepływ, budzi się, koncentruje się na sytuacji i zaczyna się, robi takiego blura, że zaczyna się rozmywać i uderza w waszym kierunku, ale zobaczmy, co wyjdzie z konfliktu. 6,5. 11, minus 2. To minus 2 jest 9, ale nadal... Czy macie, powiedzcie mi jeszcze, kto ma jeszcze niespalone więzi? Ja. To masz dwie. Ty? Ja mam spalone obie. Spalone obie? Ja mam obie spalone, ale uzyskałem jedną, której nie spaliłem. Uzyskałem z mistrzem smoczej studni. Wiesz co? A, okej. To czy ja mogę do tego rzutu dopalić więź? Możesz, oczywiście. To ja myślę, że przy tym wszystkim, jak Bao wyciąga tę swoją dużą rękę, która wcześniej jak byliśmy dziećmi, była znacząco mniejsza, ale zasadniczo jest taka sama, może bardziej poorana, ma zamiast odcisków od kija, ma teraz zgrubienia w tych miejscach, takie utrwalone. To jest znajoma dłoń. I trochę to jest tak jak ten ptak w klatce, który za każdym razem siadał na ręce, bo ona karmiła. Mhm. A teraz po raz pierwszy przycięła lotki. Ale jest nawyk i ta ręka trafia w tę dłoń Bao. Mhm. Czyli mamy 10, tak? Mamy 10. Udaje ci się utrzymać swoje emocje w ryzach. Tak, tylko dlatego, że ja idę... Ale ja się teraz już staram, to jest rytualne, teraz się staram, żeby... dać ci jakby taki uścisk, który jest już czuły. W sensie, że to jest ten moment, kiedy ja chcę ci pokazać, że... Ja prawie cofam dłoń, tak. Nie? Kiedy robisz to w taki życzliwy sposób. Tak? Tak. Zobaczmy, bo myślę, to jest comfort support. Mhm. Okay. Myślę, że możemy odpalić i zobaczyć z tego, co... Co wyjdzie? Tak, okay. Co wyjdzie dalej. Ja myślę, że... Twoje intencje, tak, ja myślę, że... Tak, ja myślę, że używam tu ognia, dlatego, że to... Że... Gdzieś z dołu to moje uczucie tu przebija przez to wszystko, nie? Przez tą całą sytuację, że jakby teraz, kiedy już dłonie nasze się dotknęły, to
to gdzieś coś, co byłem z tłumu, gdzieś wypływa, ale może wypłynie ku dobru. Zobaczmy. Of course, bo mam mistrzowskie kości, więc jest to 11, czyli... Czyli zaraz jeszcze ci wyczyszczę Elema, ty tak się złościsz na mnie, ja ci tu czyszczę cały czas ten twój pasek zapchany, udrożniam ci staty. Twoje membrany. Czyli na 11, bo to jest chyba odwrócone, nie? Bo to, jest, to powinno być 10, 11. Tak, tak, ustaliśmy. Czyli teraz tak, ty możesz wybrać, żeby dać Bao, Meilin może dać Bao więź z nimi, czyli ty możesz dać więź tutaj, albo ty możesz odblokować jakiś żywioł, a dodatkowo ty możesz odblokować żywioł, zadać pytanie Meilin. I to jest takie w PBTA, to często jest pytanie od gracza do gracza na temat postaci i ty różnymi innymi, na przykład intuicyjnie to wyczuwasz na temat postaci, albo czytasz to z danej sytuacji, albo dać im bonda z sobą, a ten influence to jest do zasad dworskich. Dobra. Okej. Okay. Tak, mamy jasność, jak to działa? Tak, myślę, super, że tak, ale najpierw tak. Twój wybór, zakładam, że sobie odblokujesz. Potrzebuję, to jest patient gr- i pozbywam się angry w jakiś sposób, mam wrażenie. Cudownie. Więc to jest odblokowanie drewna, które jest twoje. Tak. To co, to ja sobie też odblokuję, skoro mam ten lepszy wynik. Przepraszam. Odblokuję sobie ziemię. Pierwszy raz od dawna to odblokuję. Odblokuję sobie ziemię i nie będę zadawał pytania, bo mam wrażenie, że ty jesteś tak bardzo też jako graczka explicite w uczuciach postaci, że trochę nie mam takiej potrzeby, ale dam ci bond, więź ze mną na plus jeden, bo to jeszcze tak działa na plus jeden. Tak, więc masz jeszcze więź, odzyskujesz. Z powrotem plus tak. jeden. Tak, totalnie tak. Cudnie, bardzo fajnie to zagrało tutaj. Natomiast Wenwei bluruje, w sensie przyspiesza na tyle, że się rozmywa jego ruch i staje pomiędzy wami, ale zasłania ciebie plecami, staje naprzeciwko Liming i... Liming. Tak, staje, zasłania cię plecami, ale to nie jest to, że cię ignoruje, tylko tak jakby ciebie bronił. Chroni mnie. Tak, jakby ciebie chronił i robi takie odepchnięcie ciebie, nie? W sensie, że uderza cię tak otwartą dłonią, żeby cię odepchnąć, albo nawet uderza cię chi, żebyś musiała zrobić kilka kroków do tyłu. Wiesz co, jestem na to przygotowana. Mhm. Myślę, że tu spokojnie jakby stawiam opór. Ja wierzę przynajmniej, że moje techniki są lepsze od niego. Mhm. Biorąc pod uwagę, jak on mnie chwalił i zawsze widziałam jako tego też lekko ducha. Ja nie wiem, że ta wewnętrzna zmiana w nim zaszła. Ale i tak moim celem nie jest teraz skonfrontowanie się z nim, więc po prostu chcę zachować twarz, żeby nie było tak, że może mną pomiatać. Mhm. Więc co robisz w takim razie? Bo on opuszcza te swoje, ten łańcuch się rozwija z jego nadgarstka i to ostrze takie małe z tym piórem uderza o posadzkę, w sensie uderza o gościniec. Wiesz co, zanim on w ogóle mnie uderzy, ja myślę, że robię salto do tyłu i biorę po prostu swoją własną pozycję, ale... Powiedz mi jedną rzecz. W jakim stanie jest teraz Yu? Yu jest... siedzi na tym krawężniku, tylko że z drugiej strony dziedzińca, co siedział wcześniej Wenwei. Jest... widać, że jest poobijana i generalnie siedzi taka trochę przykurczona, trzyma się... Myślę, że też usiadła już w medytacji i stara się za pomocą chi zregenerować wewnętrzne obrażenia. Powiedz, co chciałabym zrobić, powiedz mi, czy to jest możliwe. Ja w tym momencie, kiedy już... Ja się czuję pokonana, ale nie dam za wygraną. Nie dam za wygraną. A... Dawaj ten downrange, Kyla. Tak. Ja chciałam ratować. I to, co ja widzę, to jest, że smutno patrzę przez chwilę w podłogę, patrzę na Bao i mówię, że nie dajesz mi wyboru. I w tym momencie jednym krótkim susem znajduję się przy Yu i chciałabym ją trochę jakby porwać, w sensie, że zabieram ją stamtąd. Ekstra. Nie na zasadzie, że jakby chce jej coś zrobić, tak. chcę z nią uciec. Ekstra. Totalnie. Totalnie jest to overcome. I powiedz. Czy to jest brak satysfakcji, czy to jest już obsesja? Obsesja. Dałeś ci dwa razy kosza, ale brak satysfakcji skończył się po pierwszym koszu. No myślę, że to będzie ziemia, bo mam wrażenie, że też ja... Moje intencje są trochę inne.
bo myślę, że może to być trochę metal, bo to też pokazuje ten brak mojej zmienności, dostosowywania się do sytuacji. Jakby ja powtarzam wszystkie schematy i te mechanizmy, które sam nauczona, jest mi bardzo trudno się z nich wyrwać. Więc myślę, że pozwolę sobie na metal. Super, super. To jest takie, jest jeden sposób rozwiązania problemu i po prostu go robię, wciskam X. To są nowe kości. To jest... 6, 7, 8, 9. Tak, to jest 9. A metalu masz? W sensie, czekaj, to jest 4. A, to 4. To jest 8, znaczy to jest 3. To daje 7. To jest daje 7. 7, okay. I ja mam 1. To są super ciężkie. Czyli... Nie, wiesz co, nie są. Ja po prostu nagle przestałam mieć liczyć. A, okej. Okay. Więc tak, to jest 8 razem. To, okej, okay. Bo to jest 4, dobra, już widzę, że jest wodowe napisane. 4, 7 i masz metalu 1, tak? Tak, to jest 8. To jest 8, czyli to jest... Bondów nie mam. Masz metalu 2 przecież. A, ja na metal rzucam, ale to i tak nic nie zmienia. No tak, bo dalej jesteśmy w tym środkowym przedziale. No, ja już we mnie tyle emocji jest, że już nawet nie wiem, co wygrywa. Myślę... Ja bym z chęcią zatrzymała tego, Wunwei'a. Bo nagle on publicznie... Tak, no. Bo nagle on publicznie z etapu, kiedy przez tyle dni spotykał się ze swoją kochanką w lesie i wszystko było w porządku, nagle teraz udaje... Oj tam, kochanku, rozmawiali o wierszach. Dobrze. Ze swoją muzą, inspiracją. Ze swoim światłem księżyca. No, ale powiedz... Kiedy spotykał się ze światłem księżyca, to światło mu nie świeciło w oczy i nie przeszkadzało dopiero teraz, kiedy pada też na innych. To sprawia, że on udaje, że to nie miało miejsca i co więcej odrzuca tę biedną kobietę. Ja nie wiem, jaki on ma związek z Domem Żelaznych Serc. Ewidentnie spiskują razem, skoro ona jest właśnie stamtąd. Powiedz, co chciałabyś zrobić? Ja wtedy dam jeszcze tutaj konsekwencje. Bo jasne. Mamy, no. Może to też wpłynie na ciebie, że usłyszysz, że tak jak... Ja bym chciała go chwycić za ramię, bo jedną dłoń mam w ręce Bao. Chciałabym go chwycić za ramię i zatrzymać, mówiąc, że musi się zastanowić, co jest teraz dla niego ważne. Może patrzeć tylko na jedną osobę naraz i albo zajmuje się tym, co właśnie, czym właśnie zajmowaliśmy się cały wieczór. I pozwolić mnichowi, nie mówię w ogóle tak. Po imieniu, pozwolić mnichowi dokończyć, albo może iść w ciemność. Cudownie. Zanim dam outcome tutaj, chciałbym jeszcze odpalić to, więc powiedz, to jest Hearts and Minds. To jest Hearts and Minds, zdecydowanie. Powiedz mi tylko, z jakiej postawy, jaki żywioł będzie pod to podpięty. Nie mogę tego robić z mojego podstawowego elementu. Możesz. Mogę. Bo to nie jest... Tylko wewnętrznego konfliktu nie możesz. Tak, no to jest z ognia, bo to jest znowu tego typu zaczepianie. Cudnie. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12? Po dodaniu wszystkiego. A bo to trójkę tam masz aż tylko zaczoną. 12 to jest strong hit. Dobra, to za chwilę wrócimy do strong hitem. Okej. Dobra. Outcome jest taki, że możesz przeskoczyć, w sensie przeskoczysz, zabierzesz ją. Ja to też widzę tak, że wiesz, robisz jeden duży sus, łapiesz ją pod rękę i robisz sus na dach. No, dokładnie. I po prostu lecisz, co jest super częste w tym gatunku, że oni tam się biorą i po prostu sobie lecą razem. Tak nawet jak oglądaliśmy początek tego serialu wtedy. Natomiast ta sytuacja już doprowadzi u Yu do trochę meltdownu. W sensie, że ona będzie miała trochę takie załamanie chi w tym momencie. Nie? Że ona będzie... Ty ją zabierzesz stamtąd, ale to doprowadzi do tego, że ona będzie niestabilna pod kątem energetycznym. Jej chi wejdzie w taki chaos. Ona w ogóle... Straci ścieżkę w tym momencie. Nie, że na zawsze, to nie jest trwała zmiana postaci, tylko że ona wejdzie w taki naprawdę tumult emocjonalny. To tak to będzie wyglądało. Ja myślę, że obie jesteśmy w tym tumulcie emocjonalnym i że jak się spotkamy, to albo wszystko wybuchnie, albo się wyrównamy. Zrobimy jego rytuał, jesteś w stanie, dobra, czyli zabierasz ją, to będzie skalowało. Powiedz mi, czy ty chcesz pozostać gdzieś na terenie ogrodów, czy wręcz uciekasz dalej może do tych gajów, które tam były, w których zaczynaliśmy sesję. Tak, myślę, że uciekam jakby tak, żeby było ciężko nas znaleźć, bo mi teraz w tym momencie zależy, żeby odzyskać z nią te relacje. I jakby kiedy widzę, że zawiodłam, ale
mam w sobie jeszcze jakąś taką werwę życia, jakby coś się pojawiło z tym, że te emocje, że to wszystko jakby może współgrać. I chcę trochę tego spróbować. I to jest taki pierwszy moment, kiedy ja się zbuntuję. Zostaw tą biedną dziewczynę w stół. I projektuj na niej. Ty nie możesz biec, bo masz tutaj tak, rytuał, właśnie, który zdecydowałeś. Ale to po prostu to Ju, to jest ostatni test dla Ju, żeby uzdrowić twoją duszę, nie? Więc to może właśnie tak musi być. Cudownie, cudownie. W związku z tym zagarniasz ją, po prostu przeskakujecie po dachach i trafiacie na tą polanę, którą znasz, bo na tej polanie wielokrotnie już spędzałaś pełnię księżyca, na której jest mostek i na której jest rzeka i pod gwieździstym niebem jest piękna polana gdzieś dalej, dalej w głębi lasu i tam lądujecie na tym mostku i tutaj bym zrobił małe cięcie. Wenwei prostuje się, schyla się i mówi: szanowna narzeczono, wybacz. Mój umysł pływał po różnych meandrach, lecz teraz bieg rzeki naprostował się, płynie wyłącznie w jednym kierunku. Ja teraz wyciągam jeszcze raz do niego, jakbym się ustawił w dobrym miejscu. Tak, i on wyciąga tą dłoń, daje tą dłoń Bao i spogląda się na ciebie, więc jest Bao z wyciągniętą dłonią, jest dłoń Weya. To było 12. Ja nie wyglądam na przekonaną, nie? Okej. Okay. Ja wyglądam na nieprzekonaną, to znaczy on doskonale wie, że mi strasznie zależało przez cały ten czas. Mm-hmm. Ale teraz, kiedy on mówi, że tak, teraz będę już porządnie, to wygląda na to, jakby teraz musiał na to popracować, żeby w ogóle to miało w jakikolwiek sposób zadziałać. Ja trzymam tę rękę w dłoni mnicha, bo czuję, że ta dłoń jest spocona po prostu ze stresu, ze spięcia. I nie mówię nic, nie? Tak jakby jestem wściekła cały czas. To w ogóle... A ja... Tak. On mi podaje też dłoń? Tak. Od razu więc podał. Jakby unoszę je trochę do góry, najpierw ich nie stykam. Jest tak, że to jest ten moment. Ja nigdy tego rytuału nie robiłem, bo ja go po prostu wiem, że on był kiedyś wieki temu, tak, nie? I próbuję faktycznie, jakoś próbuję, żeby ich ci przepłynęło przeze mnie, żeby się otworzył taki układ, gdzie ona po prostu ma się jakoś jak w naczyniach połączonych, że ono się ma wyrównać i przelać jedno w drugie w taki naturalny sposób. Nie wiem, czy na to jest jakiś ruch, czy po prostu nie widzę, nie wiem, co to jest, nie? To jest po prostu stuff in the fiction, jakby. To jest fajne w sensie. To jestem przekonana, że możesz wyczuć, że bardziej życzliwe uczucia są między tobą a Wenweiem niż między Wenweiem a mną. Powiedz jaką masz intencję. Moja intencja jest taka, żeby oni, żeby ich ci zorientowało się na obowiązek, ale nie w taki sposób, w jaki oni działają, czyli że obowiązek, muszę cię nagiąć, zniszczyć, to na zasadzie takiej, żeby się podpięli do tej wielkiej linii świata, w której obowiązki należy spełniać, bo wynikają z naszej natury, nie? To jest takie z cyklu akceptacja miejsca, w którym jesteś i roli, jaką masz odegrać, żeby oni to razem ze sobą poczuli to do siebie, bo to może być fundament prawdziwej miłości tak naprawdę, według Bao i według nauk, że jakby miłość to jest też coś takiego, że kiedy zrozumiesz po co jesteś na świecie, to ona może się pojawić. Ja wiem, że jej teraz nie ma między nimi, ale właśnie to jest początek tego, żeby ona może mogła się pojawić. Ja nie uważam tego tak, że oni padną sobie w ramiona, tylko że zrozumieją po co tutaj są i że to jest ważne i że powinni patrzeć na siebie, szukać siebie i w końcu się znaleźć, nie? Więc taka jest moja intencja. Moja intencja jest taka trochę, żeby to się wydarzyło trochę magicznie, bo jesteśmy w mistycznym świecie, nie? Więc ja... To jest trochę... Czy to trochę jest tak, że zakochujesz we mnie Wenweia? Ja mam teraz pytanie. Trochę tak, no. Super, to buduje na tym, jak by wyglądał sukces w takim razie, z twojej perspektywy. Co by to, po czym byś wiedział, że to się udało? Tym, że... Uznam, że gdy się udało, że na pewno, że Maylin się uspokoi, zmieni, że jeśli to poczuje, bo ja czuję teraz, że Wenwei czuł to bardziej, ale też rozumiem jej gniew, bo ja wiem, że on długo też to ignorował, nie? To nie jest tak, że on tu jest jakby zawsze był super, więc trzymał coś do przypracowania, gdyby, jeśli ten rytuał działa tak, jak sobie wyobrażam, to ona poczuje spokój. To nie będzie ekscytacja albo takie poczucie, że wspaniale, rzucamy się sobie w ramiona, tylko takie, tak, to jest moja droga, nie? W zasadzie teraz trzeba nią iść, to byłby sukces, czyli jakby, to jest to sukces, sukces zależy od tego, co poczuje PC, więc to musimy wymyślić jakąś metodę
rozstrzygnięcia tego. Dobra, nie? dobra, biorę to. Ze względu na to, że Lowell tak prowadzi, ze względu na to, że Lowell też wpisał to w tekst, żeby w takich sytuacjach ewentualnie robić rulingowo, to sobie pozwolę to rozwiązać w ten sposób, że teraz pytanie, zapytałem o sukces, pytam resztę stołu, co może pójść nie tak? W sensie, co mogłoby się stać, gdyby ten rytuał miał backlash, poszedł w drugą stronę? Co może pójść źle? Co może się stać pomiędzy nami, jeżeli... Czy w tej sytuacji, jeżeli ten rytuał pójdzie w odwrotną stronę, albo jeszcze pogorszy sytuację? To pytanie do was jako do graczy. Do graczek. Okej. Że ja znajdę pozytywne uczucia nie do tej osoby, która jest w rytuale, co trzeba. Cool, cudownie, cudnie. Czy w takim razie jesteś potencjalnie... Czy zgadzasz się na targ, że jeżeli rytuał pójdzie dobrze, to zmieni się twoja postawa do Wenwaya? W sensie, to jest postawa wobec Wenwaya jest taka, że ja go i tak kocham, więc to jest rzecz, która mam wrażenie, żeby się nie zmieniła. Co może jego sprawić nawet wrażenie, że... Że przydobrzy? Że nie, że to nie działa, chociaż działa. Ale na pewno mogę... Czy to jest dla was interesujące? Tak. Czy jest dla was fajne, tak. Super, dobra, to tylko czek, no. To, co jest dla mnie interesujące, jak o tym myślę... Oj, powtórz jeszcze raz pytanie, bo się zapomniałam. Pytanie, bo przedstawiasz teraz to w fikcji, że jesteś wściekła na niego i zmieniła się dynamika siły między wami, że on teraz musi zasłużyć. Tak. Zakładam, że tutaj strong hit mógłby wyglądać tak, że to puszczasz, nie? Że puszczasz tą dynamikę, że teraz musisz zasłużyć, że jest moment blisu pomiędzy wami, tak? Aha. Spokojnie, ja go skomplikuję bardzo szybko, ja tutaj zrobię różne rzeczy, jest ale to że dla jest... mnie dopuszczalne? Przyjmuję, pełnym, że ona może... Na pełnym sukcesie. Że na pełnym sukcesie ona pozwoli na to, żeby w ogóle o nią zabiegać w taki łagodny sposób. O, to jest ekstra. Tak, to jest ekstra. Mam wrażenie, że pozwoli zamiast z buta go odpychać od siebie. Mm-hmm. Ja myślę, że konsekwencją może też być to, że Wenwaya to będzie robił nie z uczucia, ale z obowiązku. Że to będzie dla niego taki suchy obowiązek. Ale to mogłaby być na przykład komplikacja. To mogła być komplikacja na sukcesie. I komplikacją może być to, że osoba, u której będziesz szukał, jak to robić, to jest Bao oczywiście. Tak. Żeby Bao uczył go, jak uwodzić tę dziewczynę. To jest... Ty znałeś ją w dzieciństwie, powiedz mi coś o niej! Ja bym powiedziała, jak zła! Nawet nie, że jesteś mistrzem uwodzicielem, bo mi ich nie jest, tylko bardziej znasz ją. Znasz ją. Tak, powiedz, jakie kwiaty lubi. Tak. Z czego się ucieszy. Tak. Okej, czyli ja bym powiedział tak, na 10+, wpływasz na ich postawę w taki sposób, jaki miałeś intencję. Realizujesz w pełni swoją intencję. Na 7-9 mamy, intencja jest zrealizowana, ale są jakieś konsekwencje tego dodatkowe. Na przykład tego, że Wenwaya się teraz przykleja do ciebie, co, wiesz, szuka porad u ciebie i tak dalej. Albo, że to jeszcze podkręca to, co wprowadziłem wcześniej, że żołnierz z kwiatem jest zakochany. Więc jeszcze bym dołożył tam, czuję, że tam się zegar ładuje tego po prostu, że on tam już ma tą moment zaciśniętą, w tym momencie to po prostu rzuć słabo. Kolejny element zegara się zapełnia. A na misie nie działa, czyli ty zakochujesz się we mnie raczej, tak? Tak to ustaliliśmy, na misie. Na misie jest to opcja. A na misie twoja miłość idzie w inną stronę. Tak. Czy może pójść w stronę, możesz w ogóle złapać kontakt z tym żołnierzem, który mogę, stoi? To jest super. Po prostu, poczekajcie, wezmę jeszcze Zana z różą, fantastycznie. Zrobię Zana z różą. Zan z różą ma kloka i klok jest już zapełniony na jeden. Fantastycznie, to jest 7-9 i wiemy, co jest poniżej 9. Z jakim to będzie element? Totalnie z drewna. No wiem, że to power game'uje, ale jednak na maksa tak, to dokładnie ten rytuał. To jest totalny, bo to jest jakby gałęzie, przepływa jak żywica, jak soki, które zastają przed życiem. Może chcesz trochę zaryzykować. I zrobić nie z ognia. Nie chcesz? Tak, nie chcę. To... Szczułeś mojego... Nie. Narzeczonego ogniem dopiero nie, co. Nie, totalnie nie. Nie bójcie się, i tak wyrzucasz słabo, czuję to. Nie bądźcie się. 5. Jest to 5 plus 3, jest to 8. Jest to 8. Czy jesteśmy w środku? I środek był taki, że wpływasz na postawy, ale mamy komplikacje. Wziąłbym obie te komplikacje. Tak. Wziąłbym i Zana z różą, i wziąłbym Wenwaya. Tak. No powiedz nam, jak ten rytuał wygląda na ekranie. On wygląda tak. No, a na ekranie wygląda tak, że po prostu w końcu przytrzymuję te ręce przez chwilę, patrzę w oczy tobie, Wenwayowi, łączę te dłonie, ze swojej robi się taka podstawka, którą ja potem jakby tak
łagodnym, ale stanowczym gestem puszczam, to robić takie... I jest trochę gest na zasadzie, teraz ludzie możecie wyklaskać aprobatę, ale to jeszcze nie są zaślubiny, natomiast to, co wy czujecie, jeśli on ci chociaż trochę udał, a trochę się udał, to jest czujecie przepływ chi, który jest jakby... Które jest rześkie. Ono nie jest zimne, ono nie jest gorące, ono jest takie jak łyk wody, takiej uspokajającej, takie poczucie jak zanurzenie w trawie rąk na przykład, albo jak coś takiego, jak picie rosy, takie uczucie, które was jakby, i przeżywacie je razem, i widzicie, że przeżywacie je razem, mimo wszystko, to się ono jest przytłumione, nawet jeśli ono znajduje jakieś bariery, przez moment przynajmniej to czujecie. I to jest takie wybudzające, on też jakby oczy się otwierają szerzej, to jest takie rześkie uczucie, które właśnie ma nie być namiętnością, bo tu nie chodzi o namiętność. Właśnie chodzi o to, że to ma być uczucie na innym fundamencie. Ja nie chcę rzucać tego na ogień, nie tylko dlatego, że jestem pani gamerem. I to się dzieje, a wszystkie inne rzeczy, jakie się dzieją, są komplikacjami, to ja już ich nie wiem i nie czuję, bo puszczam już i wydaje mi się, że działa, więc się cieszę, nie? To, co może poczuć Wenwei, tak myślę, Wenwei. Wenwei, no. Wenwei, to jest to, że kiedy z niej schodzi ta złość, i to jest takie rzeźkie i przepływające, to on może zobaczyć, jak bardzo ona jest nieszczęśliwa przez niego. Znaczy, jest w ogóle nieszczęśliwa, ale... Bo to jest tak, że tam jest w niej coś porozdzierane. On może stwierdzić, że to przez niego, bo ewidentnie jest centrum tego konfliktu, który tam się dzieje. I że sprawiał dotychczas, że ona... Jego obecność sprawia, że ona jest nieszczęśliwa, chociaż wyczekuje tej obecności. A ba, uświadamia sobie teraz, że nie widzi Yun, bo ja założyłem, że on nie był tak skupiony, żeby to nie widziała do końca, że jak ona uskoczyła, ja myślałem, że ty uskoczyłaś odepchnięta przez Wenwei'a. Że po prostu on cię pokonał, wypchnął cię z tej sceny, a nie, że ty lecisz porwać Yun. I teraz szukam Yun wzrokiem na zasadzie, że chyba udało się na zasadzie, że po prostu i widzę, że jej nie ma i domyślam się, co się mogło stać. Jakby rośnie we mnie... Tak, tak. I tutaj jeszcze ja sobie zapiszę w sumie trzy szybko konsekwencje. Zrobimy cięcie i przejdziemy do Yun. Lądujecie i ona w momencie, w którym dotykacie tego mostu, ona się odpycha od ciebie i robi taki, wiesz, ten szybki late footing do tyłu, że takie susy skoki. I mówi, dlaczego mnie stamtąd zabrałaś? Wiesz co? Ja w tym momencie... A jest coś takiego jak kołto, to jest najgłębszy możliwy ukłon, jaki można zrobić, leżeć na kolanach, jest się wyciągniętym. Ja klękam właśnie w ten sposób przed nią, kłaniam się przed nią w ten sposób. I... jestem bardzo roztrzęsiona. Metal jest bardzo ciężkim żywiołem. On niszczy to, co się dzieje, ale wymaga, nosi swoje konsekwencje. I te konsekwencje czekają mnie. I wtedy wstaję i w ogóle jakby... Ona jest taka bardzo pokonana, teraz jak właśnie ta delikatna sarenka, to jest coś, czego w ogóle wcześniej nie było w Li Min, bo zawsze była taka, nawet jak chodzi, to te ruchy są takie bardzo niepłynne, tak przeskakują, tylko jest tu. A teraz tego nie ma i jedyne, co chcę zrobić, nie wiem, czy już się odsunie, czy nie, ale chcę złapać ją za rękę i jakby od boku wtulić się w jej szyję. Wiem, że samolubnie zabrałam cię stamtąd, żeby się pożegnać. Wiem, że nie zasługuję na twoje wybaczenie. Ale chcę, żebyś wiedziała, że żałuję, że miałaś rację. I nie chcę, żebyś widziała, co się ze mną stanie. Jaką masz intencję? Widzę to w pełni fikcji. Co chciałabyś osiągnąć? Wiesz co, ja nie chcę nic osiągać. Okay. Dla mnie to jest taki moment pożegnania.
Ja jakby nie chcę, żeby ona tam była, bo ja wiem, że żmija mnie nie odpuści. Ale jakby obudziło się we mnie to, że to wszystko, czego ona mnie uczyła, blokowało mnie trochę. Bo moją najznamienniejszą walkę z... jednak z Zemilią stoczyłam wtedy, kiedy te emocje mnie trochę napędzały, wtedy, kiedy to jakby połączyłam te dwie rzeczy, które ze sobą trochę jakby nie współgrają i powstało coś nowego. Mhm. Ale moim zdaniem to może być overcome, a to, co overcome'uje, to niechęć Yu. Tak, 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 myślałem o tym. No też tak możemy. Bo na początku myślałem, że to jest bumbów, no. W sensie, możemy to zrobić, bo może coś fajnego z tego wyniknie. Ale Limin w ogóle nie podchodzi tak. Ona uważa, że nie oczekuje, że ona tego nie oczekuje, że ona jej wybaczy. Ona wie, że nie zasługuje, ale chce chociaż trochę to postąpić, żeby zostały chociaż jakieś przyjemne wspomnienia po niej. To jest super, to jest super. W pasji to by było express your feelings, to by było takim po prostu jasnym, bo masz, to jest wtedy, nie chcesz nic osiągnąć, ale odpalasz po prostu express your love, tam jest akurat, no ale coś w tym stylu. Myślę, że nie chcesz nic osiągnąć, więc nie będzie hearts and minds, nie chcesz nic wywołać, to może być overcome, niby to jest under pressure, nie ma pressure, ale to jest, ona jest, to ma sens, że ona jest bardzo niechętna, że ona jest nieufna, że ona, że konsekwencja poprzedniego tego twojego ruchu była taka, że ona jest, wiesz, gotowa wręcz do walki. No to nie jest tak, że ty niczego nie chcesz, ty chcesz być dostrzeżona i zrozumiana w swoim geście teraz, nie? Która ona może odrzucić. No w sumie tak, jeżeli w ten sposób to ująć, to tak. Tak, 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 więc to jest takie duże odsłonięcie się. Ale wobec osoby, która jest w tym momencie bardzo antagonistycznie nastawiona do ciebie, nie? Która jest w totalnym chaosie i może wybuchnąć w dowolnym momencie, więc myślę, że tak. Myślę, że idźmy z tym przezwyciężeniem. Dobrze. Zostały mi ogólnie dwa elementy, które są tak? Czyli zaznaczone, jest to ziemia i metal. I może trochę powiem gamingowo, ale jednak ten metal dalej mi się wydaje, że jest najbardziej adekwatny, bo ja to trochę robię z przerażenia, bo wiem, co mnie spotka. Ja nie jestem na pewno zasatysfakcjonowana tym, co się stało. No i jednak to trochę bardziej pasuje mi to niż ten właśnie obsesja, że nie dbam o nią, no bo to jest jakby przeciwieństwo tego, co chcę osiągnąć. Więc z tych dwóch, no już wybrałabym ten metal prędzej. Dobrze, power game mój zawsze może być spalony, wtedy możesz brać udział w walce, więc to jest gambling. Dokładnie tak. To jest sześć. I nie masz żadnych bondów oprócz chuła Zemina. Nie masz bonda? Nie, to jest, że walkę zrobiłam. Widziałeś walkę, ale bondów nie masz żadnych, tak? Nie, nie mam żadnych bondów. Są spalone i to jest sześć. Powiedz mi. To jest to miejsce, no. Bo pewnie bym chciał, żebym zaznaczyła element, a czy ja mogłabym zaznaczyć wounded? Możesz jako zaznaczyć wounded. Właśnie możesz zaznaczyć to wounded. Zniszczenie nawet, psychiczne. Nawet będzie ciekawszy moim zdaniem w scenie. Nawet będzie ciekawszy w scenie. Ale cudnie. Ale cudnie. Ja myślę, że... Powiedz, jak to wounded interpretujemy w fikcji. Ale dobra, bo żebyś miała na co zareagować, to będzie miało sens. Jak ty ją próbujesz przytulić... Okej, chciałbym powiedzieć coś bardzo dziwnego, zanim to rozstrzygniemy. No? Chciałbym, ale jakby kreczamy w mocny bullshit jest... Bang with me! No, daj. Chciałbym dać ci comfort and support w tym ruchu, który polega na tym, że ja kiedy jestem na tym dziedzińcu, szukam, bo to jest typowa uczennica, szukam jej przez chin. Gdzie ona jest, nie chcę gonić, po prostu wiem, że jeśli jest gdzieś, gdzie jest trawa, drewno albo cokolwiek, to ją znajdę. W sensie chcę zapytać, Yu, gdzie jesteś? Chcę ją odnaleźć duchowo, znaleźć nasze chi. I jeśli ją znajdę i zobaczę ten jej... Bo ona teraz ją odrzuci całkowicie. Ty masz bonda z nią? Nie, mnie interesuje Yu. Okej. Okay. Mnie interesuje Yu. No. Bo ja szukam Yu. Ja cię nie interesuję teraz Liming w ogóle. Zaraz zobaczę, do czego zmierzam. I kiedy ją... I myślę o tym, że kiedy ją znajdę w ten sposób chi i wejdę do tego... Gdzie jesteś? Jestem, czekam na ciebie, czy wszystko w porządku? I poczuję, jak wielka w Yu jest nienawiść teraz do niej. No. Jak płonie taka nienawiść, to ja poczuję, że Yu to nie jest droga. Wybacz jej, jakby ona jest, może możemy ją uratować. Nie chcę być takim dobrym mistrzem, który mówi, wybrałaś dobrze, ale nie musisz tą drogą iść do samego końca. Wyciągnij do niej rękę. Zwyciężyłaś z tym, co w niej było złe. Już nie musisz. I to jest to asyst dla niej w tej sytuacji, której ja chcę zrobić. A, przez Yu. Na to jest ruch, który jest w jednym z playbooków. Ja to totalnie biorę,
A co powiesz na to, żeby chwilę jeszcze poczekać z tym ruchem, pozwolić się pogotować temu, co tam się dzieje? Dobrze, dobrze. Tylko tak? Chciałem zaznaczyć, zanim pójdzie za daleko, bo chciałbym zrobić, zapowiedzieć, że chciałbym zrobić, zanim Ju powie słowa, które już potem będziemy musieli jej przewijać. Dobra, nie? Dobra. Daję ci sygnalizuję, tak, że chciałbym. Ja myślę, że pojedynek mógłby być ciekawy. W sensie, bo to, co ja widziałem, to jest reakcja Ju, twój wybór, żeby spalić Wounded zamiast Fire, żeby móc cały czas walczyć. Pojedynek z Ju, w którym mogłoby wejść to w momencie przechylenia albo w konsekwencji, nie? Że jeszcze bym dogotował tą sytuację. Tak? Spoko. Jesteśmy okej z tym? Mhm, tak. Więc myślę, że Ju ciebie odpycha, odskakuje kilka kroków do tyłu i ten cały most zaczyna się tak jakby naginać, nie? W sensie, że skwierczą te deski, tak jakby ktoś je wykręcał, jakby było drewno o drewno i one się łamią w pewnych momentach po prostu. Gdzieś tam wyłamuje się deska, jakieś przęsło z boku tego mostu się wyłamuje i woda zaczyna drżeć, która jest w strumieniu. W sensie w strumieniu przepływa przez niego spokojnie i zaczynają się robić takie fale na tej wodzie i ona mówi: nie, Li Ming, ja nie będę twoją zabawką. Myślałem, że jesteśmy jak równa z równą, a to, co ty robisz, ty... Mistrz Bao miał rację. Ty chcesz wprowadzić chaos w moim życiu. Ty jesteś tylko pacynką, marionetką hartowanej żmii. I robi pozycję klasztoru. Jak się klasztor nazywał? Dom... Wzgórze Wodnego Wiatru. I robi stans i bym tutaj zrobił cięcie i znowu przeskoczył fikcją do was, żeby wprowadzić te trzy konsekwencje. Więc po pierwsze, pierwszą konsekwencją mieliśmy taką, że Wei teraz będzie przyklejony, będzie potrzebował porad cały czas, generalnie. Bro! Zostałeś skrzydłowym. Tak. Więc to jest... Co ma zupełnie sens w tym, że wiesz, był tak. Ten pojedynek, on ma świadomość tego, że dałeś mu ten remis, a tak naprawdę byś wygrał, ma tą zmianę i ma takie, kurczę, to jest nowe. Dobrze, potrzebuje... mam plus jeden do fałych. Tak, i to jest takie, potrzebuje gajda, tak? W sensie, to jest nowa ścieżka dla mnie, teraz mam być porządny i ja nie wiem, jak to robić. Więc myślę, że to jest tak nawet, ej, mnichu, jak mam być porządną osobą. Tak. Nie, super. To jest, więc to jest jedna konsekwencja. Myślę, że druga konsekwencja to jest nasz Zan z Różą. I Zan z Różą po prostu, ty widzisz, jak on się spogląda. Jak on w pewnym momencie, jak jest ta cała ceremonia, on, ty go widzisz, bo jest, on jest blisko na balkonie, jak on uderza pięścią w ogóle z taką złością o ten balkon, podchodzi bliżej, wczepia palce w ten balkon i obraca się i wychodzi gdzieś do wewnątrz, nie? Te oczy, które na niego patrzyły, i tylko płatek tej róży musiał tam umknąć, to są oczy, które są smutne. One nie są on złe. Widzi, te on całą, widzi ten smutek. Te całą złość zabrał on, nie? Że nie może patrzeć na ten smutek i dlatego odszedł. I wszyscy rzeczywiście wstają, zaczynają klaskać, są jakieś wiwaty, ale przez to takie klaskanie, które jest takim ambientem w tle, przebija się takie... Z każdym klaśnięciem wszystko, co jest metalowe, robi takie... jakby wchodzi w rezonans. I widzicie gdzieś na końcu dziedzińca hartowaną żmiję, która dokładnie, każde jej klaśnięcie powoduje to, że wszystko, co jest metalowe, te misy, kolczyki, i szpilki wchodzą w taki rezonans z tym klaśnięciem, cool. Nie? I myślę, że scena tutaj, że chyba, że jeszcze coś chcecie zrobić na tym dziedzińcu. Znaczy ja sobie kiedyś sobie to uświadomiłem, widzę, że to jest wszystko, bo tam zrobiłem, co mogłem zrobić i tak jej nie pokonam właśnie, czego niech tutaj mistrz walczy w obronie swojego domu, skoro jest taki skory do walki, a ja już widząc, że nie ma Ju, teraz się skupiam tylko na tym przez chwilę. I szukam jej. To są nasze techniki, żeby to zrobić, no? Ja podchodzę do najbliższego drzewa, które jest, bo to jest jakby... Świat jest połączony, więc gdzieś, jeśli jest w miejscu, gdzie też jest ziemia, to w miarę blisko to ją znajdę. Dotykam drzewa i jakby szukam jej. Szukam jej po prostu. Dobra, myślę, że po prostu to zajmuje ci. Powiedz, jak to wygląda jeszcze, dorysuj nam tego. To wygląda tak, że z zewnątrz to wygląda mało atrakcyjnie, ale dziwacznie, że trzymam dłoń na drzewie, przymykam oczy i jakby... I oddycham, coraz wolniej, bo to jest tak, że jakby oddaję część swojego ducha, wpuszczam w ten świat... te połączone żyły świata żyjącego, które przyjmują przez rośliny, więc jest mi jakby mniej tu i teraz, więc mój oddech staje się coraz dłuższy, pozycja się coraz bardziej stabilizuje, no i to trwa tak długo jak musi. Jeśli ktoś mnie z tego transu wyrwie, no to jest trochę nawet niebezpieczne dla mnie,
Możliwe, że Wenway widzi, że ja coś takiego robię, możliwe, że on widział, co się stało, jeśli chce być ziomkiem, to niech mnie tu pilnuje, jakby teraz nagle żmija postanowiła mnie zabić, ale nie mówię mu tego, bo już byłem zbyt przejęty Yul, żeby komukolwiek zapowiedzieć. Tak. Stoję po prostu gdzieś na uboczu, tak. Tego, odskoczyłem tam do ogrodu, żeby być w miejscu, gdzie są drzewa i po prostu szukam Yul. Na początku pomyślałem, że nie ma tutaj ciekawych konsekwencji, więc po prostu zróbmy to, tylko zajmuje to czas, ale teraz jak dopowiedziałeś jeszcze, to wydaje mi się, że są konsekwencje, które potencjalnie są ciekawe. W związku z czym zróbmy przezwyciężenie. Zróbmy przezwyciężenie i zobaczmy. Czy ktoś ci wchodzi w paradę? To już jest totalnie drewno, więc to już jest jakby drewno per se, więc to używam go. Power Gaming. Power Gaming. 7, 10. Dziesiątka, dobra. Więc myślę, że tak, nikt tobie nie przeszkadza, Wei staje, chyba rozumie sytuację, w związku z czym jest przy twoim boku. Zajmie to moment, więc tutaj bym zaparkował, zanim ją znajdziesz. I jestem ciekaw, co się dzieje u Meilin. Mhm. To jest teraz tak, że wszyscy klaszczą? Był taki moment, no te oklaski nie są w nieskończoność, nie? To po prostu naturalnie ten ambient klaszczenia się skończył. Jak on się skończył, to jeszcze przez moment było to takie pojedyncze klaskanie, które się nagle urywa. Masz to poczucie, że zaraz będzie jeszcze kolejny, jest takie... Ja zabieram dłoń. Mhm. Ponieważ cały czas trzymaliśmy się za ręce z moim narzeczonym. Mhm. I oczyma... Wiem, że to jest chyba ten moment, żeby stanąć naprzeciwko konsekwencji. Więc oczyma rozglądam się za ojcem, bo jest cały czas jeszcze ten temat tego, jak przed chwilą walczyłam. Tak. Więc Wei udał się z Bao do pobliskiego... Ja myślę, że w ogóle na samym środku tego dziedzińcu jest taki ogromny dom. I te pojedynki były z jednej i z drugiej strony. I to jest takie wielkie drzewo, które było tam od setek lat, legendy mówią, że nawet od tysięcy lat. I Bao stanął i dotknął tego, położył dłonie na tym drzewie i razem twój przyszły mąż z Bao się udał. Znajdujesz twojego ojca, jest paru gości, którzy gratuluje mu, on stoi, przyjmuje te gratulacje i życzenia przedślubne. To jest tak, że ja do niego nie podbijam, tylko trzymam się z daleka, tak jakbym nie była pewna, czy mi wolno w ogóle i czy ile ty z aprobaty otrzymam. Tak. I on zauważa ciebie i mówi: córko? Ojcze? I robi powolny krok w twoim kierunku i mówi: wygrywanie pojedynków przez członków naszej rodziny jest wyłącznie w dobrym tonie. Natomiast istotne jest również to, nie tylko to, czy wygrywamy, ale również jak wygrywamy. Ostatnie lata uczeni, których zapraszałem tutaj z całego regionu, mieli tak naprawdę jedno zadanie. Pokazać ci, jak bardzo żywioł ziemi jest centralnym żywiołem wobec wszystkich innych. Jak bardzo nasz styl, nazwijmy w ogóle styl, nie nazwaliśmy jeszcze stylu domu kryształowych. Dom mroźnych szczytów. Coś tam lawina. Ja miałem serce z tym moreny czołowej, bo kojarzy mi się, że jest i lód, i ziemia w ogóle z lodowcem, nie? Że jakby taki vibe lądolodu. Macie jakiś pomysł na coś z górą, ziemią, głazami? Może na przykład nie jest styl serca góry? Tak, nie. Ja myślałem o tym właśnie, żeby było albo serce ziemi, albo... A nie robi nam się wtedy za dużo powtórzeń w nazwach? Serca, tysiące i serce. Spójrzmy sobie, macie tą kartę z tymi nazwami stylu? Właśnie gdzieś ja pod ręką? Ja zostawiłam. Gdzieś to powinienem mieć. Ale nie mam. Mam. Zaraz znajdziemy coś, co... Ja myślę, że możemy uznać, że są... To jest z głazem? Tak. Dusza głazu, żeby nawiązać do piosenki z Pocahontas. Dusza głazu? Styl duszy głazu. To imię ma i zaklęty w sobie czara, ale to już... To jeszcze nie jesteś gotowa na tą lekcję.
Dobrze, żeby iść dalej, myślę, że możemy pójść za pierwszą rzeczą, która przyjdzie nam do głowy, więc... Kamienny oddech, nie wiem. Kamienny oddech jest spoko. Kamienny oddech góry. Styl kamiennego... Kamienny oddech góry. No. Mamy kamienny oddech góry. Tutaj tableczka by się przyda. Okej, żywioł, bum, 3. Kamienny oddech góry. I że styl kamiennego oddechu góry jest stylem bezdyskusyjnie nadrzędnym wobec innych stylów obecnych w regionie. Nigdy mnie go nie uczono, ojcze. Próby były podejmowane. Ja na niego podnoszę spojrzenie, jakbym nie wiedziała, o czym mówi. Zdycham. Nie próbowałabym podważać honoru naszej rodziny, gdyby nie fakt, że zostałam zmuszona do wyjścia tam. Ja wystawiam bao ewidentnie, nie? Ja mu się już wcześniej nie podobało. Tak. Ten pomysł mu się nie podobał pojedynku. Tak. Tak, to prawda. Wydaje mi się, że od dziesiątek lat siedzenia w izolacji w górach, czytania tych wszystkich sutr, opowiadania tych wszystkich historii, mielenia tych wszystkich ziół. Wydaje mi się, że wzgórze wonnego wiatru jest jak liście na wietrze. Traci kontakt z ziemią i z rzeczywistością. Mam wrażenie, że z każdą kolejną dekadą są oderwani od tego, co dzieje się w regionie. Może gdyby mógł... Tak, ojcze, masz rację. Gdyby został wtedy, kiedy mógł, to byłoby lepiej. Gdyby został wtedy, kiedy mógł. Nie doceniasz mojej szczodrości wobec... To jest powiedziane bardzo niewinnie, jakbym... Ja nie wiedziała w ogóle, że to mój ojciec sprawił, że Bao wyjechał. Myślę, że jak jestem tak nieogarnięta, to jest poziom, że ja nie obwiniam o wyrzucenie mojego najlepszego przyjaciela, mojego ojca. I on się spogląda, mówi... To, że pozwoliłem Bao zostać w regionie, bo już szczodre. Po dyshonorze, jaki dla naszej rodziny stanowił jego ojciec. A jednak czy to nie jest tak, jak z gałązką, którą czasem mnisi nacinają, wsuwając inną gałązkę? Niby wydaje owoce odmienne od drzewa, ale jakby nie patrzeć, są jego częścią, sok jest ten sam. Mnisi w swoich klasztorach, nie rozumiejący polityki, nie rozumiejący tego, co się dzieje w regionie, mogą sobie nacinać gałązki dowoli i przesadzać sadzonki. Ba! Myślę, że tym powinni właśnie się zająć. Siedzieć w swoim klasztorze, przesadzać sadzonki i nacinać gałązki. Córko, to prawda, że zhańbiłaś dzisiaj dom mroźnych szczytów. Ale możemy to zrzucić na stres, przejęcie, ekscytację. Wyglądam, jakbym nie była nigdy w życiu spod ekscytowana w tym pokoju. Panny młodej, myślę, że wszyscy tu obecni zrozumieją to i wybaczą tobie. Ten wybuch. Mają tyle godności, żeby o tym nie wspominać więcej. Zadbam o to. Natomiast to jeszcze bardziej zwiększa wagę twojego zadania. Pokładam w tobie nadzieję, że doprowadzisz, zadbasz o to, żeby ten ślub się odbył, a następnie ujarzmisz ten strumień. Tak by dom tysiąca źródeł służył naszym celom. Czy mogę zadać pytanie, ojcze? Czekam po prostu. W obliczu twojej cierpliwości? Tego, że jesteś gotów słuchać? Ja... Uważaj, córko. Rozumiem, ojcze, dziękuję. To była twoja odpowiedź. Tak, to jest ukłon. Ona ewidentnie chciała zapytać o to, czy to dobry pomysł, żeby wychodziła za tego człowieka. Mhm. Ale już dostała swoją odpowiedź.
Tymczasem mam ważne sprawy, którymi powinienem się zająć w obliczu twojej... w obliczu twojego pojedynku. I się obraca i wychodzi. Ja odprowadzam go wzrokiem i to jest ciężkie westchnienie, także ja prawie się zapadam w te szaty, w której jest. A zanim on odejdzie jeszcze, to obraca się tak, spogląda na ciebie i mówi: córko, nie chciałbym nigdy więcej widzieć nieokiełznanych płomieni na swoim dworze. Jesteśmy jedynym, co trzyma tradycje, zasady i święte wartości w tym regionie. Nakryję je kocem odpowiedzialności i z duszy, czy płomienia. Bądź ostrożna. Koc może zająć się płomieniem i spalić wszystko, co jest wokół. I wtedy trzeba by przysypać go ziemią, żeby zdusić go na zawsze. Ukłon. I odchodzi. Message clear. Nice. Nice. Ja myślałam, że moje sceny są ciężkie. Ja mam tylko taką listę po prostu różnych przedmiotów i odhaczam, o czym teraz metafora. Koc. Check. Koc jest check. Koc, check. Już widzę też tabelkowy nowy mechanizm. Losujesz rzeczowniki z tabeli, po czym dostajesz expa, jeśli zrobisz metaforę z tak, na sesję, tak, ale to są losowe. Tak, lampa, hak, latarnia, rzeka, świersz. Sznurowane sandały. Albo to breski na grę o freestyle'u. No, bardzo fajnie. Dobrze. Ale one się jakoś kleją, te metafory. Tak, 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 w pełni. Jest to jakiś, jest to pewnego rodzaju skill. Przychodzi to coraz łatwiej, mi się wydaje. Ale mamy tutaj jeszcze ważną scenę do rozegrania. Pojedynek. Tak jest, więc ona staje... Zawalczyć. Zawalczę jej serce. Ona staje w pozycji do walki. Nie patrzę na nią. Nie chcę z tobą walczyć. Ale nie zasługujesz na to, żeby być tą, która mnie zabije. I jakby, kiedy ja to mówię, to mi chodzi o to, że ona nie zasługuje, żeby się stoczyć. Ona może to odebrać jak chce, ale ja w tym momencie, mając nadzieję, że ona jest tak wyczerpana po tej walce, po prostu próbuję udać się znowu na dwór i spotkać się ze swoimi konsekwencjami. Tak. Ona w tym momencie wyciąga swoje nunchako, ściska je w dłoniach, i te balustrady, które są na moście, one pękają po prostu w jedną stronę w drzazgi, w drugą stronę w drzazgi, pękają deski i ona momentalnie pojawia się przy tobie i zamachuje się i uderza w synchronizacji oboma z tych nunchako, tak centralnie celując w twoją głowę. Jedyne, co w takim razie mogę zrobić, to jakby nie chcę jej pokonać, nie chcę jej zranić, chciałabym użyć może trochę akupresury, jakby zatkać jej jakieś takie meandry, żeby ona po prostu straciła trochę kontrolę teraz nad tym, żeby osłabła i nie mogła mnie ścigać. Doskonale. To jest twoja intencja, wchodząc w pojedynek z kimś, kto ma taką samą skalę jak ty. Kostki. Nie, nie to. Na to chcę patrzeć. Musimy jeszcze pojedynku. To jest 9. To nie jest 9. A, to jest 7. To jest 7. To jest cały czas ten sam wynik, bo rzucałeś tak, no, ze stylem, czyli tak, plus i na 2. Minus 2, no tak. Czyli na płaską, tak? Tak, 7. Czyli to jest 7. 7 na... Możesz wybrać jedną, to jest moim zdaniem chyba najciekawsze z tych opcji, które są w ogóle w pojedynku, to co teraz jest. Możesz wygrać z kosztem, spalasz żywioł, to są różne koszty, tak? To może być spalenie żywiołu, możliwe, że oni uciekają, możliwe, że tracisz twarz, albo możemy wymyślić inny ciekawy koszt tutaj. Możesz opowiedzieć, jak przegrywasz, za co dostajesz expa i dostajesz plus 1 do następnego pojedynku z tą postacią. Albo macie remis i wtedy możesz ujawnić detal na temat jej, albo na temat sceny, albo możesz zadać pytanie
na temat postaci, na które ja ci będę musiał szczerze odpowiedzieć. Myślę, że dla mnie jednak to wygranie z kosztem jest teraz najważniejsze, bo jakby ja chcę ją chronić, nie chcę, żeby ona widziała to, co się będzie działo. Nie chcę też, żeby ona mnie zabiła, bo wiem, że to będzie jakby zaprzepaszczenie całej tej ciężkiej pracy i że ona jakby, jakbyśmy się zamieniły trochę żywiołami teraz w tym momencie, jakby, że ona ciągnie to, co ja zawsze wszędzie mówiłam, a ja trochę ciągnę z tego, co ona mówiła. A i po prostu wiem, że ona by nie chciała i że to będzie no, złe dla niej. Ale no, jakieś koszty są tego na pewno. Czyli chciałabyś wygrać z kosztem? Tak. Chciałabyś wygrać z kosztem. Chyba, że ty chciałbyś wrzucić, bo ja bym teraz prowadził do fikcji, że znajdujesz ją, szczególnie, że jest taki po prostu eksplozja jej chi, która jest absolutnym chaosem. I czujesz, że to drewno zaczyna płonąć, więc pytanie, chciałbyś zareagować? To znaczy, ja bym chciał zareagować. Możesz też spalić, jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, której tutaj nie widać, a jest w poderku. Kurczę, nie pamiętam, czy to był custom move, ale dałbym tą opcję po prostu teraz, żeby było na szybko. Możesz też spalić Bonda, żeby pojawić się w scenie. Okej. Kurczę, nie. W sensie, że czuję, że ten Bond z mistrzem smoczej studni jest cenny, jeszcze bym go zachował. A, masz z mistrzem... Okej, okay, myślałem, że możesz wyjąć Bonda. Możesz spalić Bonda z postacią, żeby pojawić się w scenie. No. Więc ja po prostu znajduję, mnie tylko zależy na tym, ja po to to robiłem, to overcome, żeby uspokoić chaos w niej, po prostu. Ja nawet mogę nie wiedzieć dokładnie, co się dzieje, ja staram się tylko uspokoić w niej ten chaos, żeby ona podjęła decyzję, a nie działała na zasadzie jakiegoś instynktu czy wściekłości. Więc kiedy ja widzę, że to jej chi jest jakieś takie właśnie rozszalałe, to staram się je jakoś po prostu dać jej jakiś spokój. Ale nie wiem, jak to może wpłynąć na wynik tego pojedynku, czy w jakikolwiek sposób. A czy jakbyś spalił Bonda, żeby dodać plus jeden? Ale dalej będzie 8. Ale i tak nie możesz, bo możesz spalić Bonda z kimś, żeby mu dodać plus 1. Czyli to okej, w porządku. Więc masz wiedzę na temat. Tak. Więc myślę, że masz wiedzę na ten temat. I wiem, gdzie ty czujesz ten pojedynek, wiesz, gdzie oni są. I też wiem, gdzie jest Yu, więc będę mógł ją znaleźć i tak dalej. Będziesz mógł się pojawić po. Uznajmy, bez spalania Bonda możesz się pojawić po prostu tam bezpośrednio po pojedynku. Albo nawet na sam koniec pojedynku, jeżeli chcesz. Więc wracając. Czyli chcesz wygrać, ale z kosztem. Tak. Masz pomysł na... Albo dobra, zapytam z tobą, bo to jest zawsze moim zdaniem ciekawsze, żeby pytać też o konsekwencje osób, które nie są... Pytanie? Pytanie, czy widzicie jakąś konsekwencję oczywistą, którą można by tutaj zaproponować? Jaki byłby koszt wygranej tego pojedynku? No bo, ale w ogóle, bo dla ciebie wygrana oznacza, że robisz taką akupresurę, że ona nie może się ścigać, a ty uciekasz, tak? Tak, tak. Okej. Okay. Czyli nie jest też nawet do końca wygrana, bo tutaj przez to, że toczymy te pojedynki takie melodramatyczne, że nikomu nie chodzi po prostu o wygranie i zaciukanie drugiego, to się trochę zacierają te granice i te konsekwencje. Więc moim zdaniem to w ogóle, moim zdaniem to totalnie może być po prostu remis, a zamiast tego może być fajne pytanie o nią, które ci da jakiś insight, jak z nią postępować w przyszłości. Zamiast brać zwycięstwo, bo to, co ty chcesz robić, czyli przerwać pojedynek, de facto można uznać za remis, a zamiast Ja myślę, że dużą konsekwencją może być to, że uciekniesz. Ale ta twoja akupresura naruszy w jakiś sposób jej przepływ. Ja myślałem o tym, żeby tak, i wtedy bym powiedział, tylko zastanawiam się, że ona nie jest w stanie na przykład używać swojego żywiołu, który... Ja bym powiedział, że to jest obniżenie jej skali tak na stałe. Na tym momencie. Zepsuła ci jej tą. O, to jest, ale to też jest, no, bo to jest od razu ciekawe jest, bardzo. To jest super ciekawe. To międzygraczowo jest interesujące. To jest międzygraczowo bardzo interesujące. Tak. Ja bym proponowała to, też bym w to szedł. Bo wtedy też Yui po etapie, kiedy zostaje, dopiero co została pochwalona. Biedna Yui, tak. Yui dopiero po tym, jak tak, dopiero co ją pochwalono i ma takie, będę lepszym wojownikiem i nagle zostaje złamana. Ona już nigdy mi nie wybaczy. Oh, i zostaje twoim największym wrogiem z tego powodu. Tak. A nie wiesz, a bierzesz nie pochodką. To? Możesz zrobić akupresurę, uciec ze sceny. Powiem tak! Taki, że zablokujesz jej chi. I wtedy ty ją znajdziesz. Tak. Jeszcze to dogramy. Co? Powiem tak, to co Mateusz mówił, trochę mi się podobało, ale... Ale korci mnie jednak, żeby popchnąć tę fabułę jakoś dramatycznie, więc podłożę się po prostu i... No i... Nie chcąc zranię dalej osobę, na której mi zależy. Powiedz, jak wygląda pojedynek. Jak wygląda wykorzystanie tej akupresury. Co widzimy na ekranie? Ja w ogóle nie sięgam po swoją broń.
To jest... Nie zamierzam jej zranić, a też metal jest moim żywiołem, więc ja w stanie jestem wykorzystać swoje chi, tą swoją energię życiową, która jeszcze trochę tam się tli, żeby chociażby osiągnąć ten stan takiego wzmocnienia, że jestem w stanie wytrwać trochę, zwłaszcza, że ona ma tę broń jednak drewnianą. Ona sama nie jest też po to, żeby zadawać jednak jakiś taki bardzo obrażenia, żeby też kogoś zabić, ale myślę, że po prostu chciałabym, jak ona celuje mi w głowę, to chciałabym jakby tak się wsunąć pod jej ręce i patrząc jej prosto w oczy, wykonać właśnie ta kupresurę. I żeby ją potem złapać i odłożyć na ziemię. Dokładnie to się dzieje, no w sensie opowiadasz, jak to wygląda, tak? Coś chcesz dodać jeszcze do tego? Możesz, kontrola narracyjna jest twoja, możesz opowiedzieć to jak chcesz. Powiedzieć rzeczy. Nie, ja myślę, że nie mówię, bo myślę, że za dużo już powiedziałam. Ona... Ciężko się zapłucić. Więc jedyna, na co sobie pozwalam, to jeszcze dotknąć po prostu opuszek jej palców, tak jak dotykałyśmy się przez te ściany. Przez ścianę, I ruszam wtedy na dwór z powrotem. To jest fantastyczne. I kładziesz ją tam. Tak, przejdźmy do Bao w takim razie. Tak, przejdźmy do Bao. I tylko dopytam, gdzie udajesz? Wracasz na dwór? Tak, wracam na dwór, bo chcę się skonfrontować ze żmiją. Ekstra. Myślę, że zrobimy tak. Zrobimy Bao jeszcze. Zapytam Ciebie, czy jest coś, co teraz chciałabyś zrobić. Może zrobimy przerwę. Tak? Dobrze. Dobra. Spoko. Fantastycznie. Więc... Ja myślę, że to jest w ogóle tak, jeśli możemy to zrobić takim flavorem i to Wam nie przeszkadza, że Bao to jest tak, że on stoi przy tym drzewie i jest coraz mniej materialny w tamtym miejscu, aż w końcu po prostu znika. I wyłania się z trawy w tamtym miejscu, że to jest jakiś rodzaj takiej podróży przez właśnie korzenie drzew dołem, taki jakby taki rodzaj teleportacja, no nie jest teleportacja, to jest przepływ swojego chi i pojawienie się w innym miejscu, blisko tego źródła i natychmiast jakby wychodzę spokojnie tam i natychmiast, kiedy widzę, że ona leży, to podbiegam, biorę ją na ręce, mówię: Yu, co się stało? Twoje chi było zupełnie rozszalałe, teraz jest... Ja myślę, że ona jest taka, że ona jest, widzisz, że ciężko jej się rusza i czujesz, że jej meridiany są poblokowane ogólnie, ten przepływ jest gdzieś zatrzymany w ciele i ona jest osłabiona i jednocześnie te ruchy są takie bardzo, że ona się musi zatrzymać na chwilę, jakby musiała przemóc coś, nie? Jakby była... Takie metalowe. Tak, takie... Poczekaj, nie rusza się na razie. Jakby biorę na ręce, przytulam ją i mam wielki inny konflikt, bo rośnie we mnie gniew. Jak mogę, ile jeszcze krzywdy z jej zrobić? Jakby, kiedy to się zatrzyma, nie? Tak. To jest totalnie fire, moim zdaniem. Ale oczywiście Bao po prostu masz za dobre te rzuty, żeby był ciekawy, za nudnym bohaterem. Nie możesz inner conflict, a to jest fajne, przepraszam, okej. Okay, ten rzut na wszystko byłby spoko, bo ma 11, to prawda, więc... To prawda. Więc... Dla samej zasady tak, to nie, my to jest tak, że odsuwam, myślę o Yu, po prostu się nie żadne zemsty. Ja wiem, ja się domyślam, co ją czeka. Ja nie spodziewałem się, że ty jesteś tak honorowa, że wrócisz, ja myślę, że ty uciekasz przed nią, ale ja wiem, że po prostu... Że czuję, że mistrzyni jest z ciebie niezadowolona i ciebie i tak spotyka charakter i na swój sposób mogę zachować czyste ręce, to ten zły metal sam właśnie zniszczy siebie, jakby sami sobie rozwiążecie swoje sprawy złych ludzi, nie? A ja po prostu... nie chcę sobie zabrać konsekwencji, którą wcześniej dostałem, że mam swojego super buddy, który ma być cały czas przy mnie. A z drugiej strony, totalnie w postaci jest to, że ja ruszam z nią do klasztoru dowiedzieć się, jak ją uleczyć, nie? I że na razie wszystkie te rzeczy zrobiłem, co mogłem, połączyłem ich, już nic więcej nie mam do zrobienia, moja odpowiedzialność tutaj jest moją uczennicą, już idę ją niosę po prostu przez te wzgórza i góry do klasztoru. Nie, mam pomysł, jak tam jeszcze to połączyć. Ja sobie myślę, tak chcę iść, po prostu myślę... wszystko przepływa przez swoją głowę, po prostu myślę, że... tak, nie. Wielki mistrz, który zna się na przepływach, czy jest tu blisko. I szybciej może jej pomóc. I ruszam z nią na rękę w stronę, żeby porozmawiać z mistrzem smoczej stóp. No skoro to zrobiła mała żmija, to jakim zagrożeniem jest ta schartowana? Tak. To jest cudne, Czyli rozumiem, że te wszystkie opcje, tak. To był taki montaż w głowie Bao teraz, tak? Że on jest
On jest na tym moście, który ledwo się w ogóle trzyma, bo jest cały połamany. Trzyma Yu w dłoniach i jest takie, powinienem pojechać do powinienem biec teraz do klasztoru z nią, tak? Wrócić, zostawić, odciąć się od tego wszystkiego i te wszystkie ścieżki idą. Poczynek przypomina mi się właśnie ten mistrz i to, jaki dawał spokój, to, że na pewno nie stoi po stronie, wiele o nim nie wiem, ale muszę zaryzykować zaufanie mu, bo Yu jest tak ważna i teraz jakby jest, no... Zrobiono jej straszliwą krzywdę. Ona miała być tą, która przywróciła równowagę mocy po prostu, no i jakby i ruszam, ale jakby się tak spokojnie i z taką konsekwencją idę, już nie ruszam żadnych, nie skaczę, nie robię light footu, ten moment taki realistyczny kontrast wykonujący, po prostu przez ten gaj i przez to grody idę z Yu na rękach. Tak, Yu traci przytomność, ją po prostu wycinę w pewnym momencie. To jest cudnie.